byśmy pojechali, to już tam może kogoś złapiemy, no. Mini Park Linowy to atrakcja, z której od pierwszych dni tegorocznych wakacji korzystać można na placu przyszkolnym w Czarnym Lesie. Zadanie zrealizowano w ramach projektu grantowego Poprawa wizerunku obszaru LGD razem na wyżyny poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej. Inicjatywę tę koordynowało stowarzyszenie Aktywnie Działajmy Razem. W Czarnym Lesie na taką społeczność ponad 1000 mieszkańców brakowało nam placu zabaw dla dzieci. Stwierdziliśmy, że taki plac mógłby być tutaj przy szkole, gdzie korzystać będą dzieci też ze szkoły w ramach zajęć świetlicowych, a przy okazji tutaj popołudniami bardzo dużo już widzimy osób spędza. Postanowiliśmy właśnie pierwszy taki innowacyjny plac linowy stworzyć. Są to dwa urządzenia, prawda, linowe, karuzela. No, kwota grantu opiewała na 25 tysięcy, więc może nie jest to aż tak dużo, ale przy okazji chcielibyśmy pokazać, że motywacje, ingerencja też mieszkańców, którzy się bardzo dużo pracy w to włożyli, żeby taki plac stworzyć. I dzisiaj właśnie postanowiliśmy otworzyć przy okazji wspólnego festynu w ramach naszej miejscowości Czarnego Lasu. Choć mini park linowy powstał przy szkole, osoby zaangażowane w realizację zadania zapewniają, że urządzenia służyć będą nie tylko w trakcie zajęć szkolnych. Popołudniami korzystać z nich mogą wszyscy chętni. Władze samorządowe cieszy aktywność tutejszych mieszkańców, którzy zamiast biernie wyciągać rękę po pieniądze z budżetu, wykazali się własną inicjatywą. Zaobserwujemy taką tendencję odradzania się tej społecznej działalności. Dorastają nasi wychowankowie, oni się tym zajmują i widzą, że to jest potrzeba i chętnie się zaangażują. To też jest okazja do wspólnej pracy, która jednoczy i integruje mieszkańców, i o to też chodzi. My jako tutaj samorządowi pracownicy, no, dajemy też przykład mieszkańcom, że trzeba ludzi łączyć, że trzeba nam ludzi dobrej woli, takich, którzy bez jakichkolwiek deklaracji mogą przyjść i przyczynić się do utworzenia czegoś takiego dobrego, bezpiecznego miejsca dla dzieci. Oficjalnemu oddaniu do użytku inwestycji towarzyszył piknik integracyjny, a ponieważ w pobliżu nowych urządzeń wolnego miejsca jest jeszcze sporo, już teraz mieszkańcy Czarnego Lasu zastanawiają się, jak je zagospodarować. Zapewniają, że pomysłów im nie brakuje.